dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i szefa Instytutu Stefana Starzyńskiego. Chciałem Państwa powitać prapremierę miał w kinie Muranów na dyskusji poświęconej filmowi o Petarze. A dzisiaj pierwsze spotkanie w muzeum, pierwsze z cyklu, na które Państwa zapraszamy, proszę śledzić zapowiedzi kolejnych tematów. Ja powiem tylko jedno zdanie, dlaczego nas zainteresował ten pomysł organizowania w muzeum spotkań poświęconych problematyce stosunków polsko-żydowskich w najnowszej historii. Tak jak głosi tytuł tego cyklu, Warszawa jest miastem dwóch powstań. Powstania, oczywiście w Warszawie było więcej powstań, były kościuszkowskie, listopadowe, wszystkie były w Warszawie, także i tu były rządy narodowe, ale na chodzi przede wszystkim o wiek XX i o dwa... ...czyli powstania warszawskiego. To są jedne z najbardziej ważnych wydarzeń w historii XX wieku i w historii walki z totalitaryzmem. I Muzeum Powstania Warszawskiego jest dobrym miejscem do zastanowienia się, jakie elementy tożsamości polskiej i żydowskiej złożyły się na to, że te dwa wydarzenia, jedne z najważniejszych wydarzeń w historii XX wieku w ogóle, wydarzyły się właśnie tutaj w naszym mieście. Ono ukształtowało nie tylko wygląd fizyczny naszego miasta, bo przecież zostało w wyniku całkowicie zniszczone, nie tylko zmieniły skład ludności tego miasta, ale ukształtowały jego pamięć. I oczywiście wszyscy pamiętają i wiedzą na świecie o tym, że było powstanie w getcie warszawskim. Wiedza na temat powstania warszawskiego zmienia się w ostatnich latach, ale sam zawsze opowiadam anegdotę, jak się oprowadzali Walerego Giscarda d'Estaing, byłego francuskiego prezydenta i jednego z patronów Zjednoczonej Europy, szefa konwentu, który pisał Konstytucję Europejską, który dowiedział się o tym, co działo się w Warszawie w 1944 roku i powiedział, że nigdy o tym nie wiedział. Zadałem pytanie, dlaczego ja nigdy o tym nie wiedziałem. Odpowiedź jest prosta dla Polaka, dla zachodniego Europejczyka bardziej skomplikowana. A to Warszawa właśnie była miejscem, w którym było największe getto okupowanej Europy i największe powstanie w okupowanych gettach okupowanej przez Niemców Europy. I tutaj było także największe powstanie zbrojne i największa bitwa uliczna zorganizowana przez Armię Podziemną, czyli Powstanie Warszawskie. To są dwa wydarzenia szczególne, one przechodzą poza wymiar normalnej historii i domagają się jakiegoś głębszego zrozumienia. Na ogół zastanawianie się nad tymi dwoma wydarzeniami było rozłączne. I tak to się robi. My chcielibyśmy spróbować zacząć zbliżać się do takiego punktu, w którym oba te wydarzenia znalazłyby miejsce w tej samej perspektywie. To znaczy, w jaki sposób Polacy i Żydzi żyjący w tym samym mieście, obok siebie, często skonfliktowani, ale i także łączący swoje historie razem, znaleźli się tak blisko absolutnego, radykalnego zła i rzucili mu wyzwanie tak, jak potrafili, w takich warunkach, jakie narzędziami, jakie mieli do dyspozycji, w warunkach, w których się znaleźli. Jak powiedziałem, pamięć jest często osobna. Chodzi o to, żeby ją przybliżyć, żeby zrozumieć, i temu będą służyły spotkania, które nie wprost są także poświęcone pamięci obu powstań, bo przecież temat pierwszego nie odnosi się do niego, ale z takim zamysłem zainteresowaliśmy się projektem, który przedstawił nam pan Dawid Wilcztajn i jeszcze raz chciałem zaprosić na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że one będą nie tylko interesujące, ale i ważne, bo na tym by nam zależało. Chcemy te spotkania robić razem ze środowiskami żydowskimi. Dzisiaj witamy Forum Ochrony... Fundację Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. Będą także inne organizacje zrzeszające współczesne żyjące dzisiaj w Warszawie środowiska żydowskie, które będziemy chcieli wciągnąć do współpracy przy tym cyklu, licząc na to, że będą pomagali nam znaleźć ciekawych prelegentów, osoby, które w sposób zarówno interesujący, jak i ważny
wniosą wkład do tej dyskusji. Powiedziałem, kolejne wydarzenia z tego cyklu będą mogli Państwo znaleźć na naszych stronach internetowych zapowiedzi tych wydarzeń. A teraz tutaj głos panu Dawidowi Cztenowi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi bardzo miło, że zechcieli się Państwo tu pofatygować, żeby współuczestniczyć w naszej dyskusji. Po pierwsze jeszcze raz chciałem bardzo mocno podziękować Monice Krawczyk jako współorganizatora tego całego wydarzenia, czyli przewodniczącego Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego oraz Pawła Liczyszkowi, który reprezentuje tu Forum Żydów Polskich, które bardzo dzielnie reklamowało tę inicjatywę ze wszystkich swoich sił. Chciałem jeszcze słowem wstępu dodać, pan dyrektor Gawin bardzo na poziomie meta zarysował sam projekt. Chciałem jakoś być może bardziej włączyć do własnego doświadczenia. Mnie zawsze zastanawiało i bardzo bolało, w jakiego stopnia nie udało się w wolnej Polsce połączyć doświadczenia żydowskiego i polskiego. Niestety bardzo często spotykamy się z zupełnym rozgraniczeniem, wręcz dystynkcją i stawianiem sobie naprzeciw. Dla mnie osobiście bardzo bolesne jest to, że ludzie, którzy idą na obchody powstania warszawskiego, nie pójdą na obchody powstania w getcie i w drugą stronę. To jest dla mnie taki empiryczny jakby sygnał, że coś jest naprawdę nie tak, a przecież w końcu, że na emfazę sobie pozwolę, no wcale tak być nie musi. Niestety tym razem nie będziemy mogli pokazać żadnego filmu ani żadnych, że tak powiem, wypowiadających się obrazków. Jest to z przyczyn szeroko pojętych technicznych. Na następnych spotkaniach mam nadzieję, że to się już poprawi. Dlatego no, niestety Państwa czeka po prostu teraz czas spędzony z gadającymi głowami. Mam nadzieję, że Państwo to jednak wiernie zniosą, a potem wyrzucą swoje 3-2, żebyśmy mogli wspólnie porozmawiać o tym, co myślę jest warte ponownego zastanowienia się. Jak powiedział pan dyrektor, chciałbym chodzi o przedstawienie jakiegoś rodzaju wspólnoty doświadczenia, ale żeby mówić o wspólnocie, trzeba też się zmierzyć z tym, co najbardziej tę wspólnotę narusza, bądź jest punktem najbardziej spornym w tej historii. Tak? I niedawne doświadczenia, bardzo przykre, niezależnie od tego, co znamy, że zostały w pewien sposób hiperbolizowane przez media, czy też przedstawiały rzeczywistość, ale wydarzenia 11 listopada, gdy z jednej strony widzieliśmy członków szeroko pojętych grup lewicowych zamaskowanych, którzy rzucali kamieniami w jeszcze więcej, jeśli tak, zamaskowanych chuliganów ze strony prawicowej, a następnie cała ta menadżeria już bez akompaniamentu lewicowych grup podeszła pod pomnik Dmowskiego, żeby tam znowu zacząć zadymy z policją. Każą na nowo zastanowić się właściwie, no, kim był ten Roman Dmowski, dlaczego on wywołuje takie niesamowite animozje bądź zachwyty, w jaki sposób o nim pamiętać. Mamy jego pomnik w Warszawie, jest to pomnik umieszczony na jednym z bardziej centralnych miejsc tego miasta. Mamy rondo Dmowskiego, a jednocześnie cały czas słyszymy, że Dmowski był oszołomem, szowinistą, antysemitą, że jest to osoba, o której pamięta się nie należy, na której należy pamiętać o niej tylko jako swoistym potworze, który pokazuje nam, przed czym nasza aktualna wspólnota powinna się chronić. To oczywiście jest jedna narracja. Druga narracja o Dmowskim jest wręcz odwrotna. Tak? Ojciec założyciel, Dmowski to był dopiero prawdziwy twórca niepodległości. Piłsudski dołączył się później, właśnie nie wiadomo dlaczego, a potem wszystko zniszczył. Zresztą myślę, że wszyscy mniej więcej orientujemy się, jaka jest narracja takich ugrupowań szeroko pojętych postępeckich, jak właśnie ONR czy Młodzież Wszechpolska, które uznają, że 11 listopada należy świętować nie pod pomnikiem Piłsudskiego, czy nie dołączać się do państwowej manifestacji, ale właśnie pod pomnik Dmowskiego. No i dlatego się tu spotkaliśmy, żeby właśnie zastanowić się wspólnie, jak pamiętać o osobie, która z jednej strony w moim odczuciu, zobaczymy co powiedział kolega, ma niezaprzeczalne zasługi dla kształtowania się Polski w międzywojniu i dla jej wyzwolenia, a z drugiej strony, to też w moim odczuciu, być może prelegenci się nie zgodzą, jest rzeczywiście osobą, która dostarczyła jednej z najbardziej parszywych klisz antysemickich
wszystkim radykalniejszym ruchom endeckim, co szczególnie ujawniło się w latach 30. i w różnych propozycjach. Chyba Gettowatko jest oczywiście najbardziej znana, ale nie można sprowadzać to tylko do tej sytuacji. Więc pierwsze pytanie, które chciałbym zadać tu obecnym prelegentom, to żeby się po pierwsze przedstawili jakkolwiek, albo za tym, żeby powiedzieli, co myślą o Dmowskim i co myślą o aktualnym postrzeganiu Dmowskiego w społeczeństwie polskim. Szanowni Państwo, na wstępie tego chciałem bardzo podziękować się za zaproszenie i przez Muzeum Powstania Warszawskiego i Instytut Stefana Starzyńskiego. Nazywam się Mikołaj Mirowski, reprezentuję dwa środowiska, jestem też historykiem, reprezentuję środowisko krytyki politycznej i jestem członkiem Żydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji Młodzieżowej. Tak tytułem przedstawienia się, a teraz jakby przejdźmy do meritum, czyli do pytania, kim był, jak ocenić postać Romana Dmowskiego. Wstęp, który tutaj przedstawił Dawid Wittstein, jest oczywiście interesujący i on pokazuje takie graniczne sfery postrzegania Romana Dmowskiego. Oczywiście, jak z wieloma sprawami historycznymi, ale też i politycznymi, prawda leży oczywiście gdzieś po środku. Dmowski ma oczywiście niezaprzeczalne zasługi w odzyskaniu niepodległości Polski po 123 latach. Jego rola jest przez wszystkich historyków polskich, czy to afiliacji lewicowych, czy to prawicowych, liberalnych, czy jakichkolwiek innych, nie jest negowana. I jego rola czy w okresie przed wybuchem I wojny również jest rolą bardzo ważną. Również jest ważną dlatego, że Roman Dmowski, ruch narodowy, wprowadza pewien nowy powiew światopoglądowy. Ja go teraz nie chcę w żaden sposób oceniać, do oceny przejdę może później, ale to jest fakt. Z drugiej strony oczywiście z nazwiskiem Dmowskiego wiążą się i też jest pełna zgoda jego jakby ciemna strona, czyli to, że jest twórcą czy jednym z najbardziej wyrazistych postaci polskiego nacjonalizmu, antysemityzmu. Niektórzy z politologów czy historyków sięgają dalej i uważają, że również i szowinizmu i ksenofobii. Teraz tak, czy te dwa obrazy można w jakikolwiek sposób starczy. Oczywiście można. Znaczy, bohater narodowy, czy człowiek, który doprowadził do odzyskania niepodległości, przyczynił się w bardzo istotny sposób, również może być oczywiście antysemitą i polskim nacjonalistą, który uczynił wiele zła, zwłaszcza w okresie stulecia międzywojennego. Moja na razie krótka, taka wstępna odpowiedź jest taka, że na razie patrzę na Dmowskiego po prostu poprzez wiele kliszy, wiele odcieni. Należy mu się sprawiedliwa ocena, gdzie popełnił błędy, gdzie zaszczepił w społeczeństwie polskim bardzo niedobre cechy, należy go krytycznie oceniać, ale też nie odbierzmy panu wielkości, zwłaszcza z okresu jego działalności czy w Komitecie Narodowym Polskim, czy podczas rozmów pokojowych w Paryżu i przecież jego podpis na traktacie wersalskim ze strony Polski widnieje obok Ignacego Paderewskiego, co jest jego ogromnym osobistym sukcesem. Mam nadzieję, że tutaj z moim szanownym interlokutorem Bertrandem Kontarczykiem będziemy się dzisiaj jeszcze od Dmowskiego nieraz wspierać. Moja pierwsza odpowiedź, należy na Dmowskiego patrzeć chłodno, należy go oceniać tak, jak on to zasługuje. I jeszcze jedna uwaga w tym moim pierwszym wystąpieniu, ta kwestia pomnika. Ostatnio było głośno, bo była taka inicjatywa, zresztą środowisk, z którym ja jestem związany, żeby ten pomnik zastawić, jakoś tam zamanifestować jego nieadekwatność. Ja się akurat z tym nie zgadzam. Nie jestem zwolennikiem niszczenia pomników, nie jestem zwolennikiem zasłaniania pomników. Z jakich względów ten pomnik został postawiony i z tych względów, o których dzisiaj mówiłem. Aczkolwiek to nie falsyfikuje w żaden sposób Romana Dmowskiego jako człowieka, który uczynił wiele niedobrych rzeczy w historii Polski, zwłaszcza
zwłaszcza można go krytycznie oceniać za jego ideową rolę w późniejszych haniebnych praktykach organizacji narodowych z lat 30. To na razie. Piotr Pantarczyk, dobry wieczór Państwu. No, jestem historykiem przede wszystkim i politologiem, który zajmuje się XX wiekiem. Bardzo interesuję się, zawsze bardzo interesowałem się latami 30. Tą epoką. Reprezentuję przede wszystkim siebie i jakby troszeczkę zobowiązałem się, że będę Romana Włoskiego zrobił to pod wieloma względami z największą ochotą. No i też również, jeżeli już dewagujemy o tych latach 30, bo oczywiście od nich tutaj nie uciekniemy, też dosyć prowokacyjnie poprosiłem Dawida, żeby podpisał, jeżeli przy takiej prezentacji, że jest to również korporatem, więc osobą, które znają lata 30, nie muszę tłumaczyć, jaki to ma związek ze sprawami polsko-żydowskimi, także z NDC-ą. I no, na razie nie mam tutaj jakby wielkiego sporu, raczej wielkiej przestrzeni na podjęcie jakiegoś poważnego sporu, ponieważ w znacznej mierze podzielam poglądy mojego szanownego interlokutora. Dodam tylko od siebie jakby kolejne elementy, które wydają mi się istotne w tej całej układance. Więc warto jeszcze dodać, bo oczywiście jakby te zasługi historyczne Romana Włoskiego zostały już skreślone, warto podkreślone, opisane. Warto do tego dodać, że jak Roman Dmowski i ten obóz polityczny dokonali właściwego wyboru w czasie I wojny światowej i to, że właśnie akurat podpis Dmowskiego jest pod traktatem, jest o tyle istotne, że to jest pewna konsekwencja wcześniejszych wyborów, czyli wyboru opcji aliantów, a nie opcji niemiecko-austriackiej, która była w końcówce wojny nieco kompromitująca. Jednak uważam, że nie została podkreślona najważniejsza moim zdaniem zasługa Romana Dmowskiego. Roman Dmowski był w końcu XIX wieku fundatorem jakby troszeczkę innego myślenia o Polsce, o patriotyzmu, nowoczesnego patriotyzmu, tak bym to nazwał. To oczywiście ma pewne tam, może być krytykowany z zupełnie innych pól, ale był to człowiek, który w jakiejś mierze stworzył nowe myślenie o Polsce, o patriotyzmie, na grunt Polski, jego praca fundamentalna zupełnie myśli nowoczesnego Polaka, była takim wielkim krokiem milowym, wydaje mi się, w polskiej myśli politycznej. To jest człowiek, który jest jeden z najbardziej chyba ostrych krytyków tzw. duszy polskiej, czy polskich wad narodowych, czyli nie jakby podkreślanie wielkości narodu polskiego, coś takiego, z czego jest czasami jakby wyprowadzane, że jakby, no, identyfikujemy szowinizm jako pewna pycha narodowa. No, jest to jedno z najbardziej krytycznych dzieł dotyczących Polski i Polaków, jakie znam, wytykających, skupiających się przede wszystkim na wadach narodowych. Ta myśl Dmowskiego, ta praca Dmowskiego wniosła pewne nowoczesne myślenie w ogóle o polityce, wydaje mi się, na grunt Polski, myśli nowoczesnego Polaka. To znaczy taki darwinizm społeczny rozumiany jako pewna polityka, jako rywalizacja narodów, cywilizacyjna, kulturowa. Broń Boże, tutaj Dmowski nie odcinał Polski albo świata, nie było to jakieś polocentryczne, tylko wręcz przeciwnie, uważał Polaków za jeden z tych narodów na niższym poziomie rozwoju, które raczej z kultury europejskiej i światowej korzysta, a niewiele do niej wnosi, co należało zmienić. Jak podkreślam jeszcze raz, bardzo ostra krytyka polskości. I także chciałbym tutaj może, jeżeli już rozmawiamy o sprawach polsko-żydowskich, jedną rzecz istotną bardzo podkreślić. Dmowski ma różne oblicza i bardzo różne twarze. Zresztą w ogóle o Dmowskim się bardzo ciężko mówi, ponieważ no, w tych samych pracach można znaleźć i wskazać elementy zupełnie sprzeczne. Znaczy z jednej strony zupełnie na ramach na przykład myślenia nowoczesnego Polaka w zupełnie sposób sprzeczny w dwóch miejscach wywodzi
w dwóch epokach wywodzi jakby patriotów. To są bardzo skomplikowane sprawy. Ale o czym chciałbym podkreślić, w XIX wieku, w tej pracy, o której mówimy, Dmowski ma zupełnie inne, moim zdaniem, oblicze. Nie będzie to takie tożsame z literaturą przedmiotu, no ale no może jakoś powiem prowokująco. Wręcz, jeśli w myślach nowoczesnego Polaka, można wyczytać, jeżeli ktoś potrafi, że Polacy są na skutek pewnych historycznych uwarunkowań i tego, co się zdarzyło w ich historii, narodem zacofanym w porównaniu do wyższego cywilizacyjnie narodu żydowskiego. I wręcz jak ktoś dobrze to przeczyta, może bardzo łatwo przeczytać, że Dmowski się odcina od takiego ludowego, prymitywnego antysemityzmu, a raczej upatruje sprawy problemów czy konfliktów polsko-żydowskich, czy jakby tych sfer, które jakby wzbudzają emocje, upatruje w pewnych niezależnych zarówno od Polaków, jak czasami, no, czy od polskich wad, jednak tak, ale przede wszystkim od pewnych historycznych zaszłości podkreśla je, że no, są pewne sprzeczne interesy i sprzeczne dążenia, które istnieją, ale jednocześnie wskazuje, że no, ten taki prosty, ludowy, czy jakiś taki prymitywny antysemityzm, no on go ocenia negatywnie. Ja takiego podkreślenia w literaturze nie widziałem, ale jestem w stanie wyjąć stosowne fragmenty, pokazać i popolemizować. Także jakby, jeżeli oczywiście będzie jakby w jakiejś mierze punktem centralnym do wielu dni się ta kwestia żydowska, to dopowiadam, że w XIX wieku to jest troszeczkę ten przełom XIX-XX wieku, ten Dmowski, o którym mówię, to jest zupełnie inna postać pod wieloma względami, tylko prostym, zupełnie inna postać niż ta, która zaciążyła bardzo mocno na stosunkach polsko-żydowskich w latach 30. Tak, tylko adwocem do tego, co Piotr powiedział, bo nie będę udał, że się nie znam. Po kolei. Pierwsza kwestia, ja o to się nie będę kłócił absolutnie, tylko wolałbym trochę inny akcent położyć na to słowo, to słowo kompromitacja w kwestii obozu Józefa Piłsudskiego i stanięcia po stronie państw centralnych, Austro-Węgier i Niemiec. Kwestia jest taka, oczywiście prawdą jest i o to nie będziemy tutaj kuszyć szkodki, że Roman Dmowski wybrał lepiej, że Antanta i obóz państw wygranych jest to lepszy wybór i to jest jakby co by to, ale rola Piłsudskiego w Polsce, rola Piłsudskiego była bardzo nie do przecenienia i to, że Piłsudski oczywiście w odpowiednim momencie uciekł z palącego okręgu, jakim były państwa centralne, ma swoje znaczenie. No i to, że obaj panowie pomimo swoich anonimów i antagonizmów potrafili się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie dogadać. Więc ja bym tutaj nazwał tą sobie nie kompromitacją, tylko kłopotem. Kłopotliwością wyboru w pewnym momencie Piłsudskiego i tylko tyle. Co do kwestii tej zasadniczej, którą poruszyłem, więc darwinizm społeczny, który rzeczywiście Dmowski propagował, ja tu jestem tego darwinizmu społecznego krytykiem. Jak wiadomo, i tutaj też nie będę odkrywał Ameryki, Dmowski był zaciekłym przeciwnikiem Niemiec i takiego pruskiego myślenia, był przeciwnikiem Bismarcka, ale właśnie ten darwinizm społeczny bardzo blisko zbliżał go do myślenia bismarckowskiego. I do myślenia tak zwany taki realpolitik na wzór pruski i bismarckowski. To nie zawsze było, zwłaszcza już w okresie II Rzeczpospolitej, to nie był zawsze trafny wybór. Znaczy on był bardziej antagonizujący niż budujący. Teraz kwestia, która pewnie teraz otworzymy zaraz puszkę z Pandorą, ale to muszę powiedzieć, kwestia sztandarowego oczywiście dzieła Romana Dmowskiego, czyli myśl nowoczesnego Polaka z 1903 roku było wydanie, wcześniej w odcinkach 1902 już te fragmenty ukazywały. Otóż ja stoję na stanowisku, że odkładając na bok całą formę inności tej książki, przykładając je w
wcześniejsze utwory, nawet tych też działaczy narodowych. Ona się zdecydowanie wyróżnia, zgoda. Ale również i w myślach nowoczesnego Polaka. I później już przez cały okres funkcjonowania Dmowskiego jako polityka, jako ideologa, mamy do czynienia z skrajnym, bardzo ksenofobicznym antysemityzmem Dmowskiego, który w myślach nowoczesnego Polaka jest zawarty. Jest zawarty. Dlatego, że to, co ja powiedziałem na początku, to oczywiście wcale w żaden sposób nie może i nie falsyfikuje jego dorobku. Ale myśli nowoczesnego Polaka są początkiem i on wcale w ujęciu czy opisie ludności żydowskiej w Polsce wcale tak bardzo nie ewoluował w stosunku, choć powiedzmy do lat 30. prawda? Znaczy ja widzę tutaj jakby ciąg. Ja widzę tutaj wcale Roman Dmowski się nie zmienił. Teraz tak. Ten fragment, który przytoczyłeś o wyższości kulturowej, okay, o wyższości kulturowej Żydów, gdzie on tam o tym pisze. Oczywiście, że pisze, tylko on tam podaje taki ten argument, który dla Żydów jest niekorzystny. On tam opowiada się przeciwko asymilacji, zdecydowanie przeciwko asymilacji, mówiąc, że paradoksalnie pisząc, że Żydzi, którzy są specyficznym narodem, raczej sektor religijny niż narodem, tak, może spowodować, że to Polacy zostają zasymilowani przez Żydów, a nie odwrotnie. Tam to jest dosłownie wypowiedziane. Teraz tak, oczywiście w różnych przedziałach czasowych Dmowski przede wszystkim w mojej opinii bardziej z powodów taktycznych, bardziej z powodów politycznych, tą ostrość swojej antyżydowskości łagodził. To też jest prawda. Ale raczej to wynika, albo zaostrzał, oczywiście, tak. Ale raczej jest to spowodowane taktyką polityczną, kwestiami politycznymi, niż kwestią ideowości. Taka jest moja ocena. Zresztą, jeżeli byśmy te fragmenty na temat mentalności żydowskiej, duszy żydowskiej, które znajdziemy w fragmentach myśli nowoczesnego Polaka, porównać do jego artykułów z lat 20., a szczególnie z lat 30., moim zdaniem on zbytnio się w swoich ocenach nie zmienił. Co w mojej opinii oczywiście nadaje mu jak najgorsze świadectwo. No, myślę tutaj o takim apogeum, no może być zoologicznego i rasistowskiego antysemityzmu. To jest książka Romana Dmowskiego, którą napisał pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, Dziedzictwo. No, to jest książka już z półki w skanie rasistowskiej. Teraz tak, oczywiście zaraz mam takie wrażenie, że powiemy, że to jest literatura, to nie jest dzieło z kategorii idei politycznej i tak dalej, i tak dalej. Myślę jednak, że jeżeli chodzi o kwestię żydowską, Dmowski nie zmienił się za bardzo od swoich czasów młodzieńczych po lata 30. Raczej tutaj był konsekwentny i stały w swoich uczuciach. Oczywiście w odpowiednich momentach, jak na przykład, nie wiem, Zaostrza w 1912 roku, kiedy nie dostaje się do czwartej dumy, gdzie przegrywa z kandydatem TPS Lewicy głosami żydowskimi. Wtedy zaostrza retorykę antyżydowską, ogłasza bojkot gospodarczy. Na przykład w okresie 1919 roku, mam do czynienia z rozmowami paryskimi, łagodzi, wiedząc, że retoryka antyżydowska może nie sprzyjać Polsce w rozmowach w Wersalu, czy w rozmowach później na temat granic. To wszystko jest bismarckowska realpolitik Dmowskiego, a nie jego przemyślenia natury ideowej. Poruszyliście właśnie dwa fascynujące tematy. Znaczy, po pierwsze, Mikołaj, mam nadzieję, że po tym spotkaniu nie wyrzucą się z krytyki politycznej, bo najpierw się dowiaduje, że znasz się z Piotrem Bartaczykiem, potem, że nie chcesz burzyć pomnika Dmowskiego, ale jednak jesteś tu jako reprezentant pewnego środowiska, więc ja tu się wcielę w jego tego środowiska podparol i będę zadawał ci pytania. Rozumiem, co nie robić, tak? Dokładnie. Nie, ja będę cię atakował, odwrotnie, będę cię atakował. Bo pierwsza kwestia jest taka, czy powiedziałeś, że nie należy, że działania żelbetonu z krytyki politycznej są, jak zrozumiałem, groteskowe, że należy patrzeć na Dmowskiego poprzez wielość ujęć, że Dmowski ma, jak to powiedzieć, wiele klisz, ale na ile pamięć, a zwłaszcza pamięć wspólnoty, która ujawnia się, no, chociażby w przestrzeni publicznej, poprzez pomniki, poprzez odniesienia, rzeczywiście jest w stanie zawrzeć sobie wiele tych klisz. I zadając pytanie, które pewnie by ci ktoś powiedział z krytyki politycznej, no panie,
antysemitowi będziemy pomnik stawiać, nie będziemy tego burzyć, no jak to ma się godzić z wielokulturową, tolerancyjną Polską? A drugie pytanie jest do Ciebie, Piotrze. Powiedziałeś o myślach nowoczesnego Polaka. Ja czytałem także tę pozycję i dla mnie to chyba temu, co mówisz, na pewno stworzył tę książkę Umysł Wielki, niesamowicie przenikliwe, zupełnie nowatorski, ale jednocześnie ten modernizm już nim zawarty, to jest bardzo zbliżone do tego modernizmu, z którego potem wykształtował się właśnie współczesny antysemityzm, nie ksenofobiczny, nie katolicki, do którego argumenty katolickie przychodziły później, tak? Już nie, że Żydzi zjedli dzieci chrześcijańskie, tylko Żydzi są reakcją, w związku z czym możemy dowolnie używać pasujące na argumenty. Skąd ten komunizm miał dokładnie te same, że tak powiem, tendencje, tak? Każdy ruch modernizujący błyskawicznie obierał sobie Żydów za Boga, czy był lewicowy, czy prawicowy, i właśnie dlatego pytanie, no, czy jednak nie jest trochę tak, jak mówił Mikołaj, że no, nie odmawiając przenikliwości wielkiej inteligencji temu człowiekowi, czy już w źródłach tej myśli nie tkwi to, co wybuchło w 30 latach, bo lata 30 to nie jest antysemityzm polski, tak? To jest antysemityzm właśnie modernistyczny. Nie wiem, który z Was chce odpowiedzieć. Ja powiem krótko na tych pomników, bo to jest akurat dosyć proste, prosta odpowiedź. Dlatego, że no, jak będziemy tak szukać różnych ciemnych kart u postaci słabych Polaków, to u każdego się coś znajdzie. Na tej samej zasadzie oczywiście należałoby zburzyć pomnik Józefa Piłsudskiego, no bo przecież dokonał zamachu majowego, prawda? Były wybory brzeskie, Beryza Karnuska i tak dalej, i tak dalej. No, tak samo jak broniłbym Józefa Piłsudskiego za jego fantastyczny okres w polityce, tak będę go ganił za Beryzę Karnuską czy za zamach majowy. Z Dmowskim jest podobnie, z tym, że Dmowski jest o tyle, nie lubię wartościować, ale no, muszę to powiedzieć, z Dmowskim jest o tyle większy problem, że on miał ambicje bycia ideologiem, bycia wychowawcą. Bardzo lubił i robił to, kształcił, był przecież honorowym patronem Młodzieży Wszechpolskiej, tej przedwojennej, i nigdy się nie odżegnał od tego. No niestety on, jako ojciec polskiego nacjonalizmu, ma tutaj zasługi no, niebagatelne w tym, że ta młodzież w latach 30., no, muszę to powiedzieć, no, wbijała te szyby żydowskie. Mieliśmy do czynienia z numerus clausus, mieliśmy do czynienia z różnymi haniebnymi rzeczami. To jest również pokłosie idei Romana Dmowskiego. Teraz tak, z tymi pomnikami. No, tak samo jak nie chciałbym burzyć słynnego pomnika Czterech Śpiących na przykład, i mam nadzieję, że Dawidzie też będziesz bronił, żeby tego pomnika też nie burzyć, na tej samej zasadzie jak ja bronię pomnika Dmowskiego, dlatego że generalnie burzenie pomników to jest jakaś przykra sprawa. Króciutkie ad vocem. Oczywiście użyłem słowa kompromitujące, jeżeli chodzi o Józefa Piłsudskiego, i jakby w kwestii oceny jego zaangażowania. Oczywiście uważam Piłsudskiego za drugą nogę ówczesnej Polski, dla mnie to jest oczywiste. Natomiast ja mówię o jakby odbiorze salonu, który podejmował decyzję w Wersalu. To chodziło o to, że jakby wizja tamty człowiek, który zaangażował się jakby pełną walczył po drugiej stronie i nosił austriacki mundur, no jakby był trudny do przyjęcia. Tak? Dla tamtej strony, czy jakby dla tych decydentów było to kompromitujące. No jakby w tym tylko, broń Boże, nie jest to w żadnej mierze cenne w kwestii tego, co ja uważam o Piłsudskim. Co do skrajnego drugiej kwestii, oczywiście no jakby podjąłeś krytykę w kwestii propagowania przez Dmowskiego tego skrajnego darwinizmu społecznego. Znaczy, oczywiście oddzielam tutaj dwie kwestie. Oddzielam kwestię opisania pewnej rzeczywistości, jak funkcjonują pewne organizmy narodowe, jak między sobą rywalizują w kulturze europejskiej, czy w światowym dorobku, tak? A co innego, wprowadzają, są dwie różne kwestie. Ja mówię o Dmowskim jako tym, który Polakom, którzy patriotyzm kojarzyli głównie z Mickiewiczem, z Szabelką i z Kursami i z Kresami Wschodnimi, tłumaczył pewne mechanizmy społeczne, takie zupełnie banalne, no,
tylu, ilu ma naród lekarzy, inteligentów, ilu dokonał wynalazków, jakby to pokazuje w tej rywalizacji narodów, pokazuje, kto jest silniejszy, kto jest lepszy, i żeby to namawiał Polaków, żeby wreszcie wyszli z tego zacofania i takiego romantycznego myślenia o polskości, o rzeczywistości, o Polsce Chrystusowej, tylko po prostu wzięli się za robotę i wzięli udział w tej rywalizacji narodów. W tym kontekście, czy to jest zupełnie nie jest tożsame z przekładaniem tego rodzaju polityki na chociażby politykę polską w latach 30. W stosunku do mniejszości narodowej, no, chociażby Ukraińców. No, to oczywiście przełożenie tutaj takiego ostrego darwinizmu społecznego przyniosło moim zdaniem Polsce wyłącznie i przede wszystkim szkody. Co do kwestii tego skrajnego antysemityzmu ksenofobicznego, no nie zgadzam się z tym, jeżeli to myśli nowoczesnego Polaka przeczytamy. Wydaje mi się, że rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, może żebyśmy używać jakichś argumentów. Czytaliśmy inaczej tą książkę niż ja, znaczy ja, autor tej książki, po którą sięgnąłeś. Na czym ta różnica polegała, to pewnie może będzie okazja powiedzieć. Znaczy, generalnie autor tej książki uznał, że skala antysemityzmu w dziełach Głogowskiego liczy się częstotliwością występowania słowa Żyd. Znaczy, jeżeli nie pojawia się to generalnie zbyt często, to znaczy, że jest ukryty antysemityzm. A jak się pojawia często, no to znaczy, że to jest ten zupełnie otwarty antysemityzm. Ciekawe, jakby ten autor sklasyfikował encyklopedię Judaika, ale to już zupełnie inna rzecz. Chciałbym Państwu taką 51 stronę, jeśli dobrze pamiętam, pewną rzecz przeczytać. Zarówno wtedy wśród ludu i warstwy średniej w królestwie, jak i wśród klas oświeconych, zaraz, 51 na pewno, ale nie ten fragment. Tak. Ważnym przejawem wydobywania się pierwiastków czynnych ze społeczeństwa jest w królestwie ruch ekonomiczny wypowiadający walkę Żydom w drobnym handlu. Bez względu na to, czy występuje on tylko w postaci dodatniej, podkreślam słowo dodatni, w organizacji samoistnego handlu chrześcijańskiego, czy towarzyszy mu cały aparat zawodowy, czy towarzyszy mu cały aparat zawodowego niejako antysemityzmu, grającego na niższych instynktach mas, widzieć w nim należy i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy tutaj jasne bardzo rozgraniczenie, to znaczy tu jest Moski, który pisze coś takiego. Polska na skutek rozbiorów, na skutek pewnych jeszcze spraw II Rzeczypospolitej, o której może nie będzie okazji tutaj, no szkoda, wyciągać ten temat. Czy Polska nie miała klasy średniej, nie miała normalnej, czy nie rozwijała się w sposób naturalny? I że tak to się stało, ocenił to negatywnie, że tą rolę mieszczaństwa w Polsce objęła mniejszość narodowa, co jakby powoduje pewne naturalne konflikty, ponieważ te konflikty, które w nowoczesnych społeczeństwach, na przykład francuskim, wszelkim innym, były normalne, konfliktami klasowymi, po prostu, między rywalizacją poszczególnych grup społecznych. U nas spowodowało pewną patologię sytuacji, wypaczenie polskości, to znaczy na przykład szlachta i ci, którzy przekształcili się potem inteligencję, no muszę ten krótki, niemądry wód jednak przytoczyć. Ci, którzy przekraczyli się w polską tendencję, byli pochodzenia szlacheckiego, nie brali udziału w takiej normalnej rywalizacji wewnątrz społeczeństwa, mogli przywileje po prostu szlacheckiego i tyle. I to jakby Dmowski tutaj mówi o pewnej sferze konfliktu, zaszłościach historycznych i tym, że jakby jest tu pewna przestrzeń do rywalizacji ze społeczeństwem, tak, z mniejszością żydowską, ale jak Państwo widzieli to na dobrą i na złą, to jakby jednoznacznie potępia, że ten antysemityzm taki, ten najniższy warstw jest czymś wręcz nawet złym. Czyli wydaje mi się, że jakoś w polemice z Tobą jestem w stanie tutaj pokazać, że ta książka nie jest tak jednoznaczna, nie jest to taki skrajny antysemityzm ksenofobiczny. On raczej mówi o pewnych, opisuje pewne mechanizmy kulturowe, które doprowadziły do sytuacji nieuniknienia konfliktowych, po prostu. Tak bym to interpretował. No może ostatnia kwestia, to może właśnie będzie można się zapisać jakoś do NR-u. Zgadzamy się, no nie mogę
być zwolennikiem usunięcia pomnika Romana Dmowskiego nie da się. No oczywiście zgadzam się w tej kwestii obaj. Wydaje mi się, że należy jakby ważyć i mierzyć wszystkie postacie. Ja muszę Państwu przyznać się szczerze, że jeszcze w okresie studiów no jakby wychowałem się w myśli narodowej i jakby no byłem jej gorliwym wyznawcą. Dopiero potem czasami przychodziło, jak zacząłem czytać różne dokumenty i prasę w latach 30. No, z wielu spraw się wyleczyłem. No i oczywiście należy, że takim dla mnie wstrząsającym w sumie momentem, no bardzo już skoro jesteśmy przy 11 listopada, to wiele schematów, które widzieliśmy na ulicy, mi to bardzo mocno przypomina. Otóż te wspaniałe jakby ideały, prawda, które no, dla inteligencji, dla myśli politycznej jakby wnosiły wiele nowego, ożywczego i kształtowały pewne rzeczy w sposób moim zdaniem pozytywny, odegrały także bardzo negatywną rolę. No, ja obserwowałem wieś kielecką i radomską w drugiej połowie lat 30., gdzie no, jakby działacze narodowi przenieśli te ideały walki o katolicką narodową Polskę z Żydami. No i kończyło się to tym, że dwóch tam czy trzech znanych w okolicy tam kryminalistów ustawiło rogatkę na drodze i rzucała kamieniami we wszystkich przejeżdżających Żydów na wozie, tak? Jakby, że to opisywanie tego konfliktu polsko-żydowskiego, czyli niejako jako pewnej rywalizacji, jakby przeniesione na ten grunt wiejski polski w latach 30. powodowało, że po prostu element bandycki, byśmy dzisiaj nazwali to baseballowy, czy jakiś taki w kominiarkach chodził bić Żyda, prawda? I to było no, nawet nie tylko na polskiej prowincji, ale również na uniwersytecie. No więc ja uważam, że oczywiście Roman Dmowski ma fundamentalne zasługi dla państwa polskiego. Niestety jest też ta druga warstwa, o której należy pamiętać, ale summa summarum wydaje mi się, że trzeba postacie historyczne oceniać jakby w całym kształcie ich zasług. Znaczy nie może być tak, na to nie ma zgody, że jakby robimy taki prosty zabieg, sprawdzamy, czy to było dobre dla Żydów. Tak? I jakiś dany fakt historyczny, czy osoby oceniamy w ten sposób. Tak? W jednej amerykańskiej książce przeczytałem, że wprowadzono w Polsce w latach 30. antyżydowską ustawę podatkową. Szukałem, bo nie mogłem znaleźć. Co się okazało? Okazało się, że ów ten historyk wyliczył to tak, że ta ustawa jakoś uderzała w pewne tam sfery handlu i przemysłu, tak? No, ale ten pan wyliczył, że w zasadzie tam dominującą rolę pełnili Żydzi, tak? W związku z tym jest to ustawa antysemicka, tak? Antyżydowska. Tak samo w ten sposób uważam, nie można jakby oceniać historii i ludzi, trzeba jakby ważyć wszystko i w ten sam sposób różne postacie. Bo musielibyśmy teraz po kolei brać różnych wynalazców, jakichś, no nie wiem, poetów, pisarzy czy myślicieli i w zasadzie wrzucić do wora i stawiać do Wisły, albo stawiać pomniki w zależności od tego, czy to było dobre dla Żydów, czy nie. Tak? I musieliśmy takiej selekcji dokonać. Tą pierwszą postacią, która by poleciała, byli Unian Ursyn Niemcewicz, jeżeli pamiętam, tak? Rok 3333. Tak? Czyli musielibyśmy kastrować polską literaturę. Oczywiście nie należy postaci Romana Dmowskiego gloryfikować, to oczywiste, patrzeć na nią realnie i wydaje mi się, że z punktu widzenia zasług dla odbudowy Polski, dla nowoczesnego takiego próby zaszczepienia na grunt Polski, nowoczesnego, racjonalnego myślenia politycznego, są absolutnie nie do przecenienia. Bardzo bym nie chciał, żebyśmy zamienili naszą dyskusję w pojedynek na cytaty, ale jednak szeroko użyłeś cytatu, więc ja też się zaraz rewanżuję, ale zanim to chciałem jeszcze na temat tej dygresji na temat II Rzeczpospolitej szlachty. To jest szalenie interesujące i tutaj na początku chyba znów się nie za bardzo pokłócimy, ale jedna uwaga. To wszystko zgoda. Znaczy, Polska, II Rzeczpospolita w wyniku tych efektu pierwszej Rzeczpospolitej nie było stanu trzeciego, ten handel przyjmowali Żydzi, to wszystkie sprawy. Z tym, że, przepraszam bardzo, ale to nie jest ani wina Żydów, że szlachta wolała w ten sposób afiliować swoje sprawy gospodarcze, dlatego, że Żydzi nie mieli pretensji politycznych. To jest fakt historyczny i o to do Żydów nie trzeba mieć pretensji. Poza tym, gdyby Dmowski postrzegał
Polskę, drugi Rzeczpospolitej, jako kraj obywateli Polski, to ten problem by nie istniał. Dlatego, że na bojkocie gospodarczym, czy na nie kupuj u Żyda, kupuj u chrześcijanina i na tej walce gospodarczej zaczęli chrześcijanie i zaczęli żyć. Problem polega na tym, że gdyby uznać obywatelskość polskich Żydów, gospodarka II Rzeczpospolitej w mojej ocenie rozwijałaby się lepiej niż gorzej. Więc bojkot gospodarczy i nadrabianie straconego czasu, naprawianie faktu historycznego, który zaistniał w I Rzeczpospolitej, był błędem politycznym Dmowskiego, który wynikał wszelako z jego nacjonalizmu i z tego, co rodzi się w książce, która tutaj leży, czyli w myślach nowoczesnego Polaka. Druga rzecz. Faktem jest bezapelacyjnym, że Dmowski poprzez swoją krytykę takiego myślenia szlacheckiego, romantycznego, przyczynił się oczywiście do nie tylko do rozwoju ruchu narodowego, ale również do reakcji strony socjalistycznej, czyli socjaliści polscy poprzez ten ruch Dmowskiego również zaktywizowali się i również wystąpili też na gruncie, w pewnym sensie na gruncie narodowym. I to mogę powiedzieć, że to rzeczywiście przysłużyło się dobrze krajowi. Z tym, że Dmowski miał tą swoją patologiczną obsesję walki wewnętrznej. Jeden z publicystów endeckich, to nie jest zakład Roman Dmowski, ale pod wpływem publicystyki Dmowskiego napisał, że czwartym zaborcą Polski są Żydzi. Znaczy mamy do czynienia z rosyjskim zaborem, pruskim, austriackim i czwartym wewnętrznym, ekonomicznym, tym ukrytym, tym z zawęgła, czyli tym zaborem żydowskim. I to było później przenoszone na rywalizację gospodarczą, nie tylko gospodarczą, ale również ideologiczną, również Rzeczpospolitej. A teraz mam dwa straty króciutkie, które, i to wydaje mi się też jest wartościowe, które są jeszcze sprzed 1903 roku, czyli przed myślą nowoczesnego Polaka, a później miałem jeden cytat dłuższy, ale też nie za długi, z myśli nowoczesnego Polaka, na temat właśnie tej inności Żydów, którzy wręcz nie są zdolni do zasymilowania się z społeczeństwem polskim, a wręcz mają ciągle do asymilowania Polaków i istnieje taka zagadka poznawcza, którą Dmowski nazwał judeopolonią. Pierwszy cytat. Cytuję. To jest rok 1896 i Dmowski pisze tak. Ludność żydowska jest niezaprzeczalnie pasożytem na ciele społeczności tego kraju, który zamieszkuje. Krótki cytat. Kolejny cytat. To będzie...